Klaudia Sedlaczyk-Hebda. Witam Państwa w piątek 30 sierpnia i zapraszam na najnowsze wiadomości. Rozpoczynamy Jawor Express. Mieszkańcy dzielnicy Jeziorki protestują w sprawie postawionego masztu telefonii komórkowej, który znajduje się w bliskiej odległości od ich działek. Jak tłumaczą, nikt nie poinformował ich o budowie tej inwestycji, a o maszcie dowiedzieli się już po fakcie. Mieszkańcy chcą, aby ich zasięg się poprawił, jednak uważają, że maszt powinien stanąć w zupełnie innym miejscu. Tak, aby nie był dla nich utrapieniem. Kilka dni temu krajobraz dzielnicy Jeziorki ozdobił maszt telefonii komórkowej. Wśród mieszkańców tej dzielnicy wywołało to ogromny szok, ponieważ nie wiedzieli, że planowana jest taka inwestycja. Z tego, co rozmawialiśmy z sąsiadami i mieszkańcami tutaj, nikt nie został wcześniej o tym poinformowany. Maszt był budowany po cichu. Nie zostaliśmy o niczym poinformowani absolutnie żadnym pismem czy osobiście. I uważam, że powinniśmy być poinformowani o takiej inwestycji. Nic żeśmy nie wiedzieli, dopiero żeśmy zobaczyli, co się tutaj dzieje. Nikt o tym nic nam nie mówił. Jeszcze większe oburzenie wywołało u nich samo miejsce, gdzie inwestor go wybudował. Ogromna i wysoka na 42 metry konstrukcja powstała na jednej z działek na ulicy Insurekcji Kościuszkowskiej w bliskim sąsiedztwie domów. Ich mieszkańcy nie wyobrażają sobie obok niej mieszkać. Również wielu z nich miało w planach wybudować nowe domy w tej okolicy, co teraz wcale nie jest już takim ciekawym rozwiązaniem. Ja jestem przeciwko temu. Proszę panią, bo jest działka dosyć duża, mam dwóch synów. Nie wiadomo, czy się nie będą chcieli budować. A proszę panią, gdzie te są kamienie? Niech pani popatrzy. To jest już nasza działka. Więc to jest tak blisko. Troszeczkę blisko, bo potem mogę mieć problem, że jakbym chciała je sprzedać, albo jakby moje dzieci chciały tam budować, no to troszeczkę nie chciałyby być tak blisko masztu, prawda? Maszt stojący tutaj to nie dość, że psuje widoki. Wszystkie działki dookoła tracą na wartości. Jeszcze to samo to jest niebezpieczne, bo stoi w pobliżu domów. Jeden dom stoi niecałe, powiedziałbym nawet 100 metrów od masztu. W 2023 roku zmienił się plan zagospodarowania przestrzennego dla tej dzielnicy, według którego tereny te mają przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Część właścicieli działek zastanawia się także, jak bardzo spadnie teraz wartość ich gruntów i czy kiedyś uda im się je sprzedać. Niedawno był zmieniony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, na którym otworzono nowe tereny budowlane. Mieszkańcy z radością przyjęli tą informację, zaczęli się budować i co? I teraz im się stawia maszt. Jaka to jest polityka? Do czego to prowadzi? W sprawie masztu mieszkańcy mają wystosować pismo do prezydenta Pawła Silberta, aby ten odpowiedział im na kilka pytań związanych z całą inwestycją. Miasto wydało pozwolenie na budowę masztu we wrześniu 2023 roku. Mieszkańcy oraz właściciele sąsiednich działek nie zostali powiadomieni ani o planach, ani o decyzji w sprawie budowy. Jak podkreślają również mieszkańcy dzielnicy Jeziorki, problem z zasięgiem jest od wielu lat i maszt telefonii komórkowej jest potrzebny, jednak według nich powinien on być postawiony w zupełnie innym miejscu, tak aby polepszał jakość życia, a nie ją utrudniał. Jest problem z zasięgiem na Jeziorkach, ale to nie świadczy o tym, że trzeba mieszkańcom robić podgórkę i stawiać na terenach budowlanych. Tutaj w okolicach jest dużo niezagospodarowanych pól, do których nie można nic wybudować, albo jest ciężki dostęp, na przykład grodzisko, albo chociażby pola za cmentarzem. Ja bym to najlepiej przeniósł gdzieś. Za przeniesieniem, bo tutaj jest, wiem, że kiepski zasięg, ale to przenieść, tak jak pan mówi, koło cmentarza, czy bliżej grodziska i by było zrobione. Na czwartkowej sesji Rady Miejskiej w Jaworznie zostało uchwalone kilka ważnych decyzji dla miasta. Radni przegłosowali projekty w sprawie ochrony pomników przyrody, przyznania Komendzie Miejskiej Policji w Jaworznie dofinansowania na kwotę 300 tysięcy na zakup nowych radiowozów. Jednak najważniejszą decyzją była uchwała nowej stawki w żłobku miejskim, tak aby placówka mogła skorzystać z rządowego programu Aktywny Rodzic. Ostatnia sesja Rady Miejskiej w Jaworznie odbyła się w czwartek 29 sierpnia. Radni pochylili się nad kilkoma projektami uchwały, w tym m.in. zniesieniu statusu pomnika przyrody trzem drzewom znajdujących się na ulicach Pocztowej, Dąbrowskiego oraz Celników. Oprócz zniesienia statusu pomników przyrody, radni przyznali je także dla dębów przy ulicy Górniczej i ulicy Granicznej. Radni Rady Miejskiej w Jaworznie przyznali także dofinansowanie Komendzie Miejskiej Policji w Jaworznie, dofinansowanie na kwotę 300 tysięcy złotych na zakup dwóch nowych radiowozów. Do jaworzyńskiej komendy mają trafić furgon patrolowy oraz nowy SUV o łącznej wartości 600 tysięcy złotych. Miejskie dofinansowanie będzie stanowić połowę tej kwoty.
Jednak najważniejszą uchwałą, jaką podjęła Rada Miejska w Jaworznie na ostatniej sesji, było zmienienie dotychczasowej opłaty za żłobek publiczny w Jaworznie. Projekt uchwały, który ustalał wysokość żłobka miejskiego na kwotę 1500 zł, jest to spowodowane nową ustawą, którą nasz obecny rząd wprowadził. Są to pieniądze, które trafiają bezpośrednio do żłobka na wszystkich uczestników tego żłobka, na wszystkie dzieci. Ta kwota jednak nie obejmuje żywności. Poziom żywności został na tym samym poziomie, co był wcześniej, czyli 14 zł i 95 groszy za dzień. W tym wypadku rodzice nie będą musieli płacić za czesne i zostaje im tylko i wyłącznie do opłacenia wyżywienie. Program wchodzi w życie od 1 października. Ustawowego podniesienia wieku emerytalnego w Polsce nie będzie, zapowiadają politycy rządzącej koalicji. To według ekspertów oznacza jednak, że trzeba inaczej zachęcać kobiety po 60 i mężczyzn po 65 roku życia do pozostawania na rynku pracy. Już dziś pracujący seniorzy mogą liczyć na szereg zachęt, m.in. zwolnienie z podatku. Obawiam się, że wiek emerytalny, taki ustawowy, pozostanie bez zmian. Natomiast chyba pytanie brzmi, czy moglibyśmy jakoś zachęcić ludzi, żeby dłużej pracowali, bo rzeczywiście, jeżeli Polacy będą przechodzić na emeryturę w takim wieku jak obecnie, czyli ustawowo to jest 60 lat dla kobiet, 65 dla mężczyzn, chociaż wiadomo, że przechodzą nieco wcześniej w praktyce, to po prostu emerytury będą niskie. Więc wydaje się, że wydłużenie aktywności zawodowej jest pewnym remedium na podniesienie emerytur, ale tego się nie da zrobić siłowo, raczej trzeba szukać rozwiązań, żeby ludzie chcieli dalej pracować. Przyszłe emerytury będą wynosić około 25-30% ostatniej pensji, przy czym proszę pamiętać, że to jest bardzo uproszczone, bo jeżeli ktoś zarabia dobrze i zarabia powyżej tej 30-krotności, czyli mówiąc kolokwialnie wypada z ZUS-owania, to ta emerytura z obowiązkowego systemu to nie będzie 30% jego ostatniej pensji, dlatego że już część tego wynagrodzenia była po prostu niezusowana. Obecnie na jednego emeryta pracuje średnio 1,8 osoby. No, tak to statystycznie niestety wygląda. Przy czym w Polsce jest spore zróżnicowanie regionalne. I o ile zdecydowanie korzystniejsza sytuacja jest w Mazowieckim czy w Pomorskim, gdzie 2,3 jest przypada pracującego na jednego emeryta, to już na przykład w województwie świętokrzyskim jest to tylko 1,6. Znowu, no, różne są szacunki, co się będzie działo w przyszłości, no, ale biorąc pod uwagę to, że dzietność nam spada, coraz mniej się rodzi dzieci, czyli tych, którzy za te 20-30 lat powinni wejść na rynek pracy, są też dane, które wskazują, że najprawdopodobniej to będzie około 1,4-1,3 pracującego na emeryta. Dobrym rozwiązaniem byłaby taka wielopłaszczyznowo dobrze prowadzona polityka senioralna. Bo z jednej strony chodzi o to, żeby ludzi zachęcić do jak najdłuższego pozostawania na rynku pracy. Z drugiej strony, czyli nie każemy, a zachęcamy, przekonujemy, pokazujemy, że warto. Z drugiej strony jest kwestia dobrej opieki zdrowotnej, no bo to nie wystarczy chcieć, trzeba jeszcze móc pracować. To jest kwestia ustawicznego kształcenia, dlatego że no, zawód, który w tej chwili wykonujemy, być może za 10, 20, 30 lat nie będzie istniał, pojawią się inne zawody. Przede wszystkim myślę, ludzie powinni zrozumieć, że emerytura w takim wieku ustawowym to nie jest ten moment, kiedy będzie bardzo dużo pieniędzy z systemu obowiązkowego i nie wiem, będzie z tego tytułu rajskie życie, tak? No musimy sobie powiedzieć wprost, że bycie stypendystą ZUS to nie jest rozwiązanie na dostatnią przyszłość. Na zakończenie zapraszamy na spotkanie z przyrodnikiem Piotrem Grzegorzkiem. Poznamy traganka pęcherzykowatego Astragalus cicer z rodziny bobowatych Fabace. W zasięgu naszych jaworznickich mediów to gatunek rzadki. Zacznijmy od populacji sfilmowanej w ogrodzie botanicznym w Powsinie. W Polsce większość stanowisk tego gatunku jest skupiona w środkowej części kraju. Być może ma to związek z tym, że z natury preferuje gleby zasadowe. Jeśli chodzi o rodzaj zbiorowisk roślinnych, to preferuje suche łąki, pastwiska, zarośla, skraje lasów. Nie gardzi miedzami, poboczami dróg
szlakami kolejowymi. Traganki posiadają liście parzysto-pierzaste. Nasz bohater ma najczęściej od 10 do 18 par listków. Są one wąsko-jajowate do podługowato-lancetowatych. Kwiaty naszego bohatera tworzą gęste kwiatostany z siedzących kwiatków. Są one żółte lub żółtawe. Przenieśmy się teraz do Jaworzna. Jest 13 sierpnia 2021 roku. Dokumentując bioróżnorodność terenu przeznaczonego pod Iserę, natrafiłem na średniej wielkości płat tego gatunku. To było pierwsze jego oficjalne stanowisko w Jaworznie. Teraz warto przyjrzeć się jego charakterystycznym owocom. To są silnie owłosione strąki, które w miarę dojrzewania czernieją. Wciąż rośnie w tej samej okolicy, co potwierdziłem w dniu 22 sierpnia 2024 roku. A poza tym ten gatunek na pewno widziałem w Trzebini, na bagnie srebryńskim w Nowinach oraz przy stacji kolejowej w Olzie. I jeszcze jedno. Rodzaj liczy 2000 gatunków, a w medycynie stosuje się tylko dwa i nie jest nim bohater tego filmu. Tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie Jawor Ekspresu. Dziękujemy Państwu za uwagę i do zobaczenia już w poniedziałek.